Jestem tutaj na Pukolonii z AZS, spinamy i się ogólnie bawimy. Już wcześniej graliśmy w koszykówkę, teraz się wspiłem na samą górę. Co, trudno było? No, trudno i nie. Odcinek pierwszy był trudny, ale później już z górki. W pierwszych dniach, czyli pierwsze 3 dni do środy, byliśmy na naszym kampusie. Tam graliśmy w różne zabawy i sporty, było bardzo fajnie. Wczoraj poszliśmy na basen, też pływaliśmy i się bawiliśmy, mieliśmy trening. A dzisiaj właśnie gramy w koszykówkę i trenujemy w spinaczkę. Gramy teraz tutaj babingtona i niektórzy grają też siatków. Znaczy nie siatkówkę, tylko koszykówkę. Jest bardzo dużo zabaw, mieliśmy berki, była wspinaczka, teraz właśnie jest babington. Jest możliwość, że będzie jeszcze właśnie koszykówka. Jest bardzo fajnie i przyjemnie. Jest bardzo fajnie i przyjemnie. Powiedzcie, która to już wasza sportowa półkolonia z kolei, a może pierwsza? To jest moja pierwsza. Bardzo fajna jest. Co ci się najbardziej podoba? To, że wczorajszy basen. Jesteście na basenie? Tak. Bardzo fajnie, po prostu jestem bardzo sportowa. Ja w ogóle chodzę do innego klubu, do Zerby, ja się spinam. Ale jakby powiem, że bardzo fajna jest sportowa półkolonia. No i mi się podoba, mam już nowe koleżanki. Po prostu. Wczorajszy basen i spinaczka. No mój jakby ulubiony sport. Mi też się najbardziej podobała spinaczka. Jesteśmy w zamkniętym pomieszczeniu, więc nawet mamy alternatywę w razie niepogody. Mamy fajną halę i na Pruszkowskiej i tutaj, także dzieciaki mają co robić. Dzisiaj jesteśmy na ściance wspinaczkowej, gramy w babingtona, w koszykówkę. Także cały czas coś się dzieje. Byliśmy też w parku Opole. Więc zapraszamy. Byliśmy też na basenie, tak? I codziennie coś się dzieje, cały czas coś jest do roboty. I jeszcze dodatkowo mamy lekkoatletykę, siatkówkę, zajęcia z samoobrony. Także jest cały wachlarz możliwości dla każdego dziecka. Tak naprawdę myślę, każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie, ale myślę, że dzieci u nas się nie nudzą i jest fajnie. My robimy wszystko, żeby było tak naprawdę dla nich miło i przyjemnie, żeby mieli pozytywne jakieś wspomnienia po tych półkoloniach. I jak pytamy tak gdzieś tam po jednym dniu, czy po całym tygodniu, jak wrażenia, jak się podobały dane zajęcie, to raczej nie zdarzyło się chyba tak, żeby ktoś przyszedł i po prostu powiedział, że się nudził, czy było niefajnie. Także jest feedback naprawdę bardzo fajny, jest odzew nawet od rodziców, że bardzo im się podoba, jest naprawdę... Jesteśmy zadowoleni z tego, co robimy, a robimy to dla dzieci, żeby one były jeszcze bardziej szczęśliwe. Jest duże zainteresowanie, ale dla wszystkich znajdzie się miejsce, także zapraszamy.